Można powiedzieć, że moja przygoda z tytanem zaczęła się na ślubnym kobiercu, kiedy to mój tata wytoczył mi i mojej żonie obrączki na tokarce konwencjonalnej. A że tytan jest jednym z najtrwalszych materiałów, to będzie to miłość do grobowej deski. Z pozoru tytan może wydawać nam się metalem bardzo trudnym w obróbce, z uwagi na swoją mityczną twardość i wytrzymałość. Ale dziś pokażę Wam, że przy odpowiednim podejściu nie taki diabeł straszny, jak go malują. Tymczasem ja jestem Marek i witam Cię na kanale EMS CNC Wizards. Tytan przestał już być uważany za materiał egzotyczny, drogi lub trudno dostępny. Gama zastosowań tego metalu i jego stopów jest bardzo szeroka, a wraz z rozwojem technologii stale się poszerza. Tytan jest wykorzystywany m.in. w przemyśle stoczniowym, kosmicznym, zbrojeniowym, branży chemicznej, lotniczej, jubilerskiej, w inżynierii biomedycznej, przy produkcji produktów wykorzystywanych w sportach ekstremalnych, w tym w sprzęcie alpinistycznym lub o sprzęcie żeglarskim i wielu, wielu innych. Tytan występuje w wielu gatunkach, zwanych grade'ami. Gatunki grade od 1 do 4 to czysty tytan, który różni się twardością i elastycznością. Im wyższy numer, tym materiał twardszy. Z kolei grade 5 i wyższe to już zupełnie inna liga. Stopy o ogromnej wytrzymałości. Ale dziś skupimy się na najbardziej wszechstronnym z nich, grade 2. To złoty środek, łączy dobrą wytrzymałość z bardzo dobrą obrabialnością. Dziś pokażę Wam wykonanie jednego z detali, które miałem przyjemność projektować. Niestety, nie pokażę za dużo obróbki bez chłodziwa, ponieważ w porównaniu do stali np. S355 tytan przewodzi ciepło około 4 razy gorzej, przez co w obróbce narzędzia bardzo się grzeją. Dlatego frezowanie tytanu wymaga chłodzenia i mniejszej prędkości skrawania. Ale tytan grade 2 sam w sobie może pracować ciągle w temperaturach sięgających około 400 stopni. Kluczowym punktem w tym detalu jest wykonanie krawędzi zakończonej na ostro. Jest ona niezbędna do prawidłowego działania tego elementu na linii produkcyjnej. Więc trzeba było zachować ostrożność przy obróbce, no i przy dalszych czynnościach, aby jej nie uszkodzić. Dodam, że jeżeli chodzi o samą obróbkę, to tytan grade 2 obrabia się zaskakująco dobrze. Zdecydowanie łatwiej niż przykładowo stal nierdzewna 304. Tym razem detal wykonaliśmy w 3 zamocowaniach, ale gdy będziemy wykonywać ten sam detal kolejny raz, to zoptymalizujemy obróbkę przez redukcję zamocowań z 3 do 2. I do tego celu użyjemy naszej kołyski, którą znacie z odcinka z maszynkami. No dobra, pora na parę ciekawostek o tytanie. Mimo że jest metalem, nie jest ferromagnetyczny, nie przyciąga magnesu. Czy tytan się pali? Tak, pali się. W postaci wiórów lub proszku. Może spalać się w temperaturze powyżej 3000 stopni Celsjusza. Dlatego obróbka tytanu wymaga chłodzenia i unikania iskrzenia. Tytan można anodować na różne kolory, co w przyszłości planujemy zrobić i pokazać na naszym kanale, więc bądźcie czujni. Podsumowując,
Tytan to prawdziwy materiał Wizard. Zachwyca swoją wszechstronnością. Potrafi być lekki, elastyczny, a jednocześnie niezwykle wytrzymały i odporny na najtrudniejsze warunki. Łączy w sobie cechy, które rzadko idą w parze. I właśnie dlatego trafia na listę naszych ulubionych materiałów w Komnacie Precyzji. Jeżeli Ci się podobało, zostaw subskrypcję, daj łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!